Witam, z tej strony Mazda 380. Dzisiaj jesteśmy na Polesiu i Lubelszczyźnie i gramy, w sensie będziemy jeździć Golfem, w sensie Volkswagenem Jettą Variant i kombi. Ogólnie jesteśmy w Włodawie i planuję zrobić trasę do Hańska. Możemy zrobić albo do... Dobra, zrobimy do Hańska. Następny film zrobimy trasą do innej miejscowości. A więc odpalamy maszynę. A też muszę trochę ściszyć grę, bo jeszcze nie będziecie mnie słyszeć przez ten huk silnika. Bo raz był taki przypadek, że w ogóle mi nie było na nagraniu słychać przez huk silnika. Dobra, więc jedziemy. Daj, nikogo nie ma. A więc jedziemy sobie na rondzie. Tutaj sobie zjeżdżamy. Jesteśmy w Włodawie. Krasnystaw. Z chęcią bym tam pojechał. Byłem tam jeszcze dzisiaj rano. Tej trasy tak szczerze nie kojarzę zbytnio. Ale to może przez to, że tak długo nie grałem tą grę. Bardzo się zmieniło w tym Eurotracku, naprawdę. Ja w niego nie grałem naprawdę z grubo. Rok chyba. Na szczęście moich stacji radio nie usunęło, które dodawałem. Jedziemy pod stówkę. Okuninka. Nie, ja na stówę tutaj nie byłem. W sensie... Na stówę tej drogi nie było. Ja jej w ogóle nie kojarzę. Dziwne, że w terenie zabudowanym aż 80 może mojego. W sensie to nie był teren zabudowany, ale no... Droga z zabudowaniem. Jak coś przepraszam za niektóre lagi, ale tego dosłownie nie da się usunąć. Wybaczcie. Rejestracje włodawskie. A tutaj mam GPS-a, ale prędkość już mam tutaj, więc nie będę. Jeszcze bym przejechał zjazd. No i tutaj już tragiczna droga, bez pasów. Więc trochę wolniej już trzeba jechać. Naprawdę was przepraszam za te lagi. A ogólnie tak potocznie mówiąc, to ten. No więc, naprawdę was wszystkich przepraszam, widzowie, którzy prawdopodobnie odeszli z mojego kanału przez to, że przestałem Eurotracka nagrywać. Przestałem go nagrywać, bo po prostu ogólnie dubeczna. Przestali w ogóle aktualizacje robić w promocjach, no i po prostu znudziło mi się granie w niego. Ale ogólnie wracamy do nagrywania, bo widzę, że w Polesiu i Lubelszczyźnie naprawdę dużo dodali. Tak samo mam w planach nagrać projekt Kalisz, bo też tam coś pododawali, jeśli dobrze kojarzę.
Tutaj zajechaliśmy na Dubeczno, żeby mi się, wiecie, pokazało, że odkryłem je. Teraz sobie jedziemy dalej. 6 km do Hańska. Teraz go wyminiemy. Też zauważyłem, grafika się dosyć pozmieniała. No jesteśmy w Hańsku. No w Hańsku drogi dziadowskie jak były. A ten czemu tak wjeżdża? Ło! Parczew, wola u chruska. Tam widzimy jakiś most chyba? No, dobra, to zajdziemy sobie tam z tyłu, zawrócimy tutaj na rondzie. Nawigację sobie zrestytuję, ogólnie takie dziwne naprawdę tutaj takie... Jakby wszystko się pozmieniało, totalnie. Nie poznaję tej gry. Chodziłem sobie na ten, nie wiem, most, czy co to tam jest. Bo trochę się tutaj pozmieniało, mam takie wrażenie. Dobra, no i tutaj się zjeżdżamy. No kurde, chciałem tyłem, ale no uniemożliwi mi to. Dobra. A więc dojechaliśmy do Hańska, naszego domku rodzinnego. Tutaj sobie jeszcze do niego podejdziemy. Ogólnie to jest kamera zero, jeśli ktoś pytał. I tutaj mogę sobie o tak sobie pooglądać wszystko. Kurde, robi wrażenie. Dobra, więc widzimy się w następnym odcinku i do zobaczyska. Nara.